tej etykiety protestu uważam za, uważam za otwarty, tak? Chciałem tutaj wszystkim zebranym podziękować, jak i tutaj publiczności, która zebrała się na koncert, że po prostu dziękuję wam wszystkim, że mnie teraz słuchacie. Zebraliśmy się tutaj dzisiejszy dzień, piątkowy wieczór, ponieważ chcemy dać wyraz swojej dezaprobaty dla pana Andrzeja Stasiuka, który znieważa go do Rzeczpospolitej Polskiej. Tutaj jest podano na zdjęciu. Robi bardzo, bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne. Na teledysku, muzycznym jako artysta użyczający tam głosu oraz swojego wizerunku. A także chcieliśmy dać wyraz swojej dezaprobaty na przejęcie schedy po zespole Hajdamaki. Jak wiecie, Hajdamaki byli to kozacy zaporoscy, którzy w XVIII wieku w Rzeczpospolitej Polskiej obojga narodów urządzali sobie grabieże i napady w dowolny sposób, taki jaki uważali. Również byli wysławiani w literaturze Tarasa Szewczenki, który w bardzo pochlebny sposób wypowiadał się na temat działalności kozaków zaporowskich. Ze względu na nieobecność osób otrzymaliśmy list, który wam teraz odczytam. List do uczestników zgromadzenia w Toruniu w dniu 20 maja 2020 roku. Nie wolno w Polsce, w kraju, którego kilkaset tysięcy naszych rodaków zostało wymordowanych przez ukraińskich szowinistów z OUMUPA, SS Galicję i innych kolaboranckich formacji, zagłady w służbie III Rzeszy, na gloryfikowanie w żadnej formie ideologii banderowskich zbrodniarzy, na wznoszenie z przestrzeni publicznej i umieszczanie w niej banderowskiego pozdrowienia Sława Ukrainu, które było głównym hasłem ukraińskich szowinistów przejętego na zjeździe założycielskim OUN Bandery w 1941 roku, równoznacznym z nazistowskim niemieckim pozdrowieniem Heil Hitler, co wszyscy wówczas doskonale rozumieli, co ono oznaczało naprawdę i którego to hasła znaczenie nie zmieniło się po dzień dzisiejszy. To z tym hasłem na ustach Ukraińcy nacjonaliści mordowali naszych rodaków na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, które często było ostatnimi słowami, jakie słyszeli nasi rodacy pomordowani przez ukraińskich potworów. Zon UPA. To samo dotyczy gloryfikowania dziś w naszym kraju band wyjątkowych zbrodniarców znanych jako hajdamacy, którzy w XVIII wieku zapisali się w historii naszego narodu wyjątkowo zbrodniczym akcentem, jakim było mordowanie bez żadnej litości ponad 200 tysięcy Polaków i Żydów. Jest rzeczą wyjątkowo haniebną i odrażającą, że takie rzeczy dzieją się dzisiaj w naszej ojczyźnie, która niepomna na swoją historię i straszliwą śmierć setek tysięcy własnych braci i sióstr, którzy w czas obecny nie mają nawet swoich grobów, bestialsko wymordowanych przez atentatów obecnych Ukraińców, którzy do chwili obecnej nie tylko nie zdobyli się na słowo przepraszam wobec nas Polaków, do czego również nawet się nie poczuwają, ale o ironio, całkowicie negują ludobójstwo dokonane na naszych rodakach przez ich przodków, gloryfikując tych ludobójców jako swoich narodowych bohaterów. Stawiają im pomniki, nazywają ulice niemal wszystkich miast i wielu innych miejsc użyteczności publicznej na Ukrainie nazwiskami tych zbrodniarzy. A dziś, będąc gośćmi na naszej polskiej ziemi, robią dokładnie to samo, wyznaczając jeszcze nam, Polakom, swoje standardy, według których mamy żyć w naszym własnym polskim domu. Z pomocą polskojęzycznych władz
wszystkich szczebli posuwają się już nawet do brutalnego terroru wobec nas, atakując nas fizycznie, jak miało to miejsce w Warszawie 9 maja. Wyzywają od ruskich onów, agentów Putina i Moskwy, a nawet mają czelność nazywać nas faszystami, których spadkobiercami są sami we wszystkich aspektach tej ideologii. O, upa. A polskojęzyczne władze, które przez 33 lata swoich dwuokrągłych rządów nie tylko nie zrobiły niczego, aby godnie upamiętnić i uhonorować Polaków pomordowanych przez OUN, UPA na kresach Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, ale co gorsza, dziś już nawet nie kryją się, że chcą tę pamięć i historię brutalnie wdeptać w ziemię i otwarcie to już deklarują, żądając otwarcie, aby Polacy o tym zapomnieli raz na zawsze, wymazali z pamięci o swoich rodakach z Wołynia, Małopolski Wschodniej, wymazać ze swoich umysłów. Nie wahają się w osiągnięciu do tego celu zaprowadzać najbrutalniejszego zamordyzmu. Wszechobecna cenzura, blokada, likwidacja nielicznych już i tak wolnościowych stron i kanałów internetowych, wyrzucanie ludzi z pracy za poglądy i niedostateczną lub też całkowity brak miłości do banderowskiej Ukrainy. To już codzienność nowych standardów zaprowadzonych w tak zwanym państwie prawa PiS i pozostałych mafijnych gangów z ulicy Wiejskiej, których totalitarne zapędy dawno już przebiły te z czasów stalinowskich. A możecie państwo być pewni, że to jeszcze nie jest ich ostatnie słowo. W ich zapędach i marszu do władzy absolutnej znajdujemy się dzisiaj wszyscy w sytuacji, o której żyjący na przełomie wieków IX, XIX i XX pewien niemiecki historyk, który takie antyludzkie totalitarne rządy opisał bardzo trafnie w następujących słowach. Jeżeli prawdę można wypowiadać tylko szeptem, to znaczy, że kraj został opanowany przez wrogów. Prosimy was wszystkich, zgromadzonych tutaj dzisiaj, abyście nawet w najbardziej mroczny czas, jaki nadciąga na naszą ojczyznę, nie upadali na duchu i trwali nadal niezłomnie w prawdzie, jak to czyniliście dotychczas. Bo czymże jest nasze obecne poświęcenie, nawet pewne straty, jakie możemy nawet ponieść? Pewnie staną się one udziałem wielu z was w porównaniu z ofiarą, jaką złożyli was z własnego życia nasi rodacy z Wołynia i Małopolski Wschodniej i obecnych ziem południowo-wschodniej Polski, bestialsko zamordowani przez ukraińskie bestie z OUN-UPA, SS Galicjen, abyśmy my mogli żyć dzisiaj. Z wyrazami szacunku, Jacek Boki i jego małżonka Lidia. Teraz będę czytał list pana Stanisława Krokowskiego, znanego pisarza polskiego, który był również ofiarą rzezi wołyńskiej. Cudem przeżył. Pan Strokowski był również doradcą do filmu Wołyń. A teraz to, co ma wam do powiedzenia. Apel do Kresowia. I nie tylko. Zbliża się 79. rocznica ukraińskiego ludobójstwa na Kresach. Zwracamy się do wszystkich środowisk kresowych i nie tylko kresowych, w kraju i za granicą. Uczcijmy 11 lipca 2022 roku godnie i uroczyście pamięć ofiar. Przypominam, że początek masowych mordów na Polakach sięga 17 września 1939 roku. Tego miesiąca kilkadziesiąt wsi z mieszkającymi w województwie tarnopolskim Polakami zostało zaatakowanych przez oddziały organizacji ukraińskich nacjonalistów, a kilka lat później
1943 roku wymordowany został przez OUN UPA Wołyń. Ofiarami zbrodni padli też Żydzi, Ormianie, Cyganie, Czesi oraz sprawiedliwi Ukraińcy, którzy ratowali naszych rodaków. Co możemy zrobić, by uczcić pamięć wszystkich ofiar w rodzinach, organizacjach, instytucjach? Możemy zapalić 11 lipca 2022 roku wieczorem w oknach świeczki, a na cmentarzach i przy pomnikach znicze, przypominając w imię prawdy najbliższym i naszemu otoczeniu, co to za dzień i co on znaczy. We wszystkich regionach kraju winny być odprawione uroczyste msze święte z odpowiednimi kazaniami. Przygotowujmy też konferencje popularno-naukowe, spotkania ze świadkami historii, wspomnienia i marsze pamięci. Zapraszajmy na nie świadków historii i wysłuchujmy ich relacji. Przypominam, że obecnie mieszka w naszym kraju około 6 milionów Kresowian i potomków Kresowian. Oglądajmy też w tym czasie w szerszym gronie znakomity film Wojciecha Zmarzowskiego Wołyń. Krążki z nagraniem tego ważnego obrazu można jeszcze zdobyć w większych magazynach. Pamiętajmy również o symbolicznym kwiecie lnu, który w postaci kotylionu winien być przypięty do naszych ubrań. Zapraszajmy na społeczne uroczystości przyjaciół, znajomych, gości, lokalne władze i ofiarujmy im ten symboliczny kwiat. Czyńmy to wszystko w spokoju, z godnością i z poczuciem odpowiedzialności i obowiązku, by w świetle prawdy pokłonić się naszym najbliższym, którzy za umiłowaniem ojczyzny utracili życie. Należy też przypomnieć, że Kresowianie położyli wszelkie wielkie zasługi w odbudowaniu powojennej zniszczonej Polski. A polscy uczeni, badacze, pisarze, humaniści z kresowych uczelni stawali w pierwszym szeregu budowniczych nauki, oświaty, kultury, literatury i sztuki. Proszę też o szerokie wsparcie niniejszego apelu, składając swój poniższy podpis, profesor Stanisław Strokowski. Dziękujemy. Dziękuję, to wszystko. Hello! Wyjmij tylko papierosa choć. Brawo! 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 Tak jest. Młody znak klimat, Polska biała czerwoni. Tak. Dokładnie to wygląda teraz.